Cześć, witajcie, ja jestem Nexy i na wstępie chcę zaprosić was na mojego Snapchata. Jak ktoś chce wiedzieć, co robię poza YouTubem lub jak wyglądam, czy też załapać jakiś prywatny kontakt, bo na Snapie staram się każdemu odpowiadać, to macie nazwę w opisie, jak i w komentarzu. Moim takim celem jest zdobycie 1000 obserwujących na Snapie, także brakuje niewiele. Miło by mi było, gdybyście mnie dodali i mam dla was nieco inne wyzwanie. Jeżeli chcecie kontynuację tej serii, to zostawcie tutaj 6000 łapek w górę, ponieważ jest coraz ciężej szukać mi tych wpadek, a po prostu chcę zobaczyć, czy ta seria wam się podoba i wam na niej zależy. Także ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwsza wpadka należy do Indiana Jonesa. Siedzi on sobie generalnie w jakimś mieście wraz z małpką. Jak możecie zobaczyć, całe otoczenie ma dość charakterystyczny wygląd. Jednakże pojawia się w tle nieproszony gość. Zwykły facet w koszuli i jeansach. Widocznie próbował mieszać się w tłum. Ostatni samuraj. Amerykański film kostiumowy z 2003 roku. Film został nakręcony na podstawie wydarzeń z życia Takamori Saigo. Jeżeli źle przeczytałem, to wybaczcie. Generalnie jest tam wpadka jednego ze stażysty. Stoi on sobie w tłumie, jednakże, jak to zawsze mówią, do konia od tyłu się nie podchodzi. Jednakże ta osoba się nie posłuchała i dostał na planie filmowym mocnego kopniaka od konia. Quantum of Solace. Jest to 22 film serii o Jamesie Bondzie. Jego przygody są znane chyba każdemu. Jednakże w pewnym momencie, kiedy tytułowy bohater siedzi na motorze, w tle możemy zobaczyć zwykłych pracowników. Jednakże jeden z nich zamiata powietrze. Zresztą przyjrzyjcie się uważnie. Także to by było na tyle, jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałaś, napisz wytrwałem lub wytrwałem, jak każdy taki komentarz postaram się serduszkować. Jeżeli nie dostaniesz serduszka w tym odcinku, spróbuj w następnym, bo po prostu jest was masa i po prostu nie każdemu udaje mi się serduszkować komentarz. Także ja mam nadzieję, że słyszymy się już jutro, trzymajcie się, na razie, cześć.